nasza Europo. Co chrześcijańskie masz imię? Unieś swe serce wysoko, wysoko. Oddaję Ci Jezus i samego siebie. Chcę Cię przygotować w sercu swoją drogę, bo tęsknię za Tobą i Panem Bogiem. Zobacz, adwentowe płoną dla Ciebie lampione. Przyjdź więc, Panie Jezu, i bądź uwielbiony. Pomóc odnaleźć drogę do siebie. Tyle mówi się o pomaganiu, a ja nie widzę wokół siebie nikogo. Otwórz swe oczy, to zobaczysz. Otwórz swe serce, to poczujesz. Otwórz swe uszy, to usłyszysz. Otwórz się na innych, to i oni otworzą się na ciebie. Kim ty jesteś, że tak mówisz do mnie? Jak to możliwe, że chcesz mnie zrozumieć? Jestem wysłańcem Najwyższego. Ani mnie, ani Jego nie zobaczysz tak normalnie, jak widzi się człowieka. Ale możesz być świadkiem narodzin nieśmiertelnego. Oto już wszystko się zaczyna. Nadeszła godzina narodzin Bożego Syna. Ale ja nic nie mam poza duszą skołataną, nic prócz serca rozdartego, nic prócz myśli kłębiących się w głowie. Aniołowie się radują, to tysiąca lat jesteśmy w Europie. Daliśmy Europie uczonych, noblistów, artystów. Daliśmy świętych, a nad to wielką dainę krwi. Na wszystkich kontynentach walczyli nasi ojcowie za naszą i waszą wolność. Chciałbym, aby negocjatorzy zaliczyli nam tę wielką dainę krwi, którą daliśmy, aby ocalić Europę. Pamiętasz, jak broniliśmy każdego skrawka naszej kochanej ojczyzny? Czyżbyśmy dzisiaj mieli o tym zapomnieć? Jak wyglądałaby Europa, gdyby nie zwycięstwo pod Grunwaldem? Bylibyśmy wielką Germanią. Jak wyglądałaby Europa, gdyby nie Wiktoria Brzezyńska? Bylibyśmy wielką Turkmenią. Jak wyglądałaby Europa, gdyby nie zwycięska bitwa pod Warszawą w 1920, którą historia nazywa Cudem nad Wisłą? Bylibyśmy Republiką Rad, a bój byłby to ostatni. Gdzie tylko nie spojrzeć, zauważcie, że pycha wszystkich rozpiera. A jakże szczyci się bogaty Zachód zburzeniem muru berlińskiego. To nie zasługa Zachodu, to nasza solidarność i biały prorok, którego ktoś kazał zabić. Którędy do Europy? Powiedzcie mi, całkiem się pogubiłem. Z giełku trajniejszości, powiedzcie mi, proszę, odnaleźć samego siebie, gdzie kończy się, a gdzie zaczyna moja przyszła ojczyzna. Myślę, że jeżeli w najbliższych latach nie uda dać się Europie duszy, to nie pożyje ona długo. Są dwie wizje Europy. Jedna z nich łączy wielką tradycję 2000-leci, której Chrystus jako sprawca ducha europejskiego ukazuje prawdę niosącą wyzwolenie. Druga usiłuje eliminować religijny wymiar życia w myśl zasady. Żyjmy jak wyzwolenie było. Przecież do Europy nie musimy wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Kulturę europejską tworzyli męczennicy w trzech ostatnich tysiącleciu. Tworzyli ją męczennicy ostatnich miesięcy. Tworzył ją ksiądz Popiełuszko. On jest naszym patronem obecności w Polsce
z Europy na cenne ofiary życia. Europa nie kończy się na żelaznej kurtynie. Na murze berlińskim patronami Europy są święty Bernedek, święty Wojciech, święty Cyryl i Metody, by Europa ma oddychać dwoma pisami. Radzicie tak wiele, a tak niewiele potrzeba. Zdrąg tożsamości jest zbudowany na chrześcijańskie. Czy chcesz iść do Europy? Idź, prędko, lecz nie pozwól oddać swego dziedzictwa obcym. Idź, ale pamiętaj, że przysięgałeś Bogu, że nie rzucisz swej ziemi. A jeżeli urośnie pokolenie ludzi mądrych, dobrych, solidarnych, to będziemy potrzebni Europie? Będziecie, ale jeśli chcecie, żeby wam się wszystko udało, poczynajcie wszystko Krzyżem Świętym. Miast i obiektów Unii Europejskiej.
Koronki i diamenty nasycają wszystkich. Malarze Breuger, Rubens oraz Bosch. To wielka chluba dla nas. Pieniądze, bańki to nasza specjalność. Mieścimy także u siebie. Parlament Europejski, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Trybunał Inwestycyjny, Europejski Bank Sprawiedliwości. Dlaczego dysputy nad sobą przesłaniają wam bogactwo kulturowe innych? Lecz nie to jest najważniejsze. Przybywa do was delegacja prostych ludzi, pasterzy. Mają dla was bardzo ważną wiadomość. Wiem, że oni są, że ośmielają się przerywać właśnie dla nas obrady. My, prości ludzie, ci, którzy jeszcze nie jesteśmy z wami w jedności doskonałej, przychodzimy prosić was, abyście udali się z nami do Betlejem. Przynosimy wam zaproszenie od samej Rodziny Świętej. Dziś Pan tam ma się narodzić. Pospieszajcie razem z nami. Tak daleko mamy iść, może to fałszywy alarm. Trzeba nam się zastanowić. Jeżeli zależy wam na zjednoczeniu wszystkich, to chodźcie razem z nami. Nasza Europo, co chrześcijańskie masz imię? Unieś swe serce wysoko, wysoko, a wiara twoja nie zginie. Nasza Europo, napisz mi proszę list i w prostych słowach powiedz jak trzeba z Jezusem przez życie iść. Europo, nasza Europo, nadzieję w sercu ma. Nadzieję, która zawieść nie może, nadzieję, którą dał Pan. Europo, nasza Europo, co chrześcijańskie masz imię? Pełno się tu ludzi kręci wokoło, wyśpiewując kolędę wesołą. Zbliżają się do nas, my też prości ludzie. Jakże ich przyjmiemy, skoro nie takie bogactwo bije? Maryjo, poczekajmy jeszcze chwilę. Pozwólmy im się zbliżyć do nas. Posłuchajmy poselstwa, z jakimi przyszli. Może przynoszą jakieś dobre nowiny. Kochani, dlaczego zatroskane są wasze serca? Cała Europa i cały świat może zjednoczyć się tylko przez Chrystusa. Nie ma Europy, a nawet całego świata bez miłości, bez przykazań i bez naszego Syna Jezusa Chrystusa. Tylko u Niego wszelkie dobro, tylko od Niego niepojęta miłość rozlewa się na wszystkich. Jezu, przyjmij nas do siebie, pomóż odnaleźć tych, którzy popłynęli w drodze do jedności. Pomóż powstać tym, którzy zostali pokrzywdzeni przez innych. Co ja tu robię? Gdzie jestem? Przyszedłeś do Jezusa. Dobrze, że stawiasz sobie pytanie o to, kim jesteś, gdzie zdążasz. Tutaj, przy Jezusie, znajdziesz odpowiedź na twoje pytania. Popatrz, oto stoją przy nami przedstawiciele Europy i tych, co do niej zdążają. Przyłącz się do nich. Oni już teraz widzą, z jakich źródeł należy czerpać się do działania nad zjednoczeniem wszystkich. Zostańcie braćmi i siostrami dla siebie i innych. Przez naszego drogiego Syna Jezusa Chrystusa. Dziecię nam się narodziło, niech każdy się raduje. Dzieciąteczku na lirze, chwała na wysokości fal.
serca i drzwi otwórzcie. Radosną nowinę głosimy, o wysłuchanie prosimy. Bóg przyszedł do nas jako małe dziecię. Czy większy cud zdarzył się na świecie? Szczęśliwi ci, którzy go poznali, jego miłosierdziu szczerze zaufali. Dlatego uczeń Zbawiciela Świata nie może łaski pod dywan zamiatać i chować wiary, którą ma z nieba. Dzielić ją z siostrą i bratem trzeba. Dlatego dziś stoimy przed wami, z gwiazdą, skarbonką i kolędami, prosząc za dziećmi na Madagaskarze, bo otrzymałyśmy tą wiarę w darze. By nie cierpiały z głodu lub niewoli, by miały szansę chodzić do szkoły, by leki mogły dostać w chorobie i mogły wołać: Jezu, ufam Tobie. Razem możemy ich rany zagoić, drzwi zatrzaśnięte na oścież otworzyć, do szkół, przychodni, świetlic przyszłości, gdzie chrześcijańska nadzieja gości. A to spotkanie nie wam przypomina karło święta rodzina. Niech i wam nigdy nie braknie radości i chrześcijańskiej prawdziwej miłości. Niech dziecię Jezus wam błogosławi, abyście w zdrowiu i wierze trwali. Czas ruszać drogę. Zostańcie z Bogiem. Z prawej strony tęczy wołek, z lewej jagnię i osiołek.
Wkrótce święty, uśmiechnięty, otwarł drzwi stajni na oścież. Mieli goście, proszę wchodźcie. Weszli barami, pasterze z królami. I mała sierotka, z nim piesek i kostka. Zając wybiegł zając, nawet ruchy lis ośmielił się przyjść. Ośnieżony jeż i ten przyszedł też. Liska z daleka, każdy się spieszył. Jedzę, wszystkim głośno się cieszył. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy księdzu proboszczowi, panu dyrektorowi, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wam, drodzy uczniowie, zdrowych, pogodnych i radosnych świąt, miłości i ciepła przy wigilijnym stole i dzieciątko Jezus zawsze wskazuje w dobrą drogę. Wiara twoja nie zginie.
tych słowach powiedz jak trzeba z Jezusem przez życie iść. Europo, nasza Europo, nadzieję w sercu ma, nadzieję, która zawieść nie może, nadzieję, którą dał Pan. Europo, nasza Europo, co chrześcijańskie masz imię? Unieś swe serce wysoko, wysoko, a wiara twoja nie zginie. Nasza Europo, piszę do ciebie znów. W tych kilku słowach niewiele zmieszczę, choć wielu nie trzeba słów.